Jaki smak soku? Jaki kupiłaś? Nie kupiłam. Jak nie kupiłaś? Ale był dziwny facet, serio, przysięgam. Dziwny facet w sklepie i dlatego nie kupiłeś soku? Zaczął się wkurzać, że nie mam maseczki i powiedział mi, że byłaby ładniejsze, gdy założyłam maseczkę. Słyszeliście to? Facet powiedział, że majoneczka brzydko wygląda bez maseczki i ładniejsza by była w maseczce. Nie, zaczął się zaczepiać, że nie mam maseczki. Jakby takie, że a ty taka ładna, ty ładna dziewczyna jesteś, ładniejsza byłaś, gdybyś założyła maseczkę. To tak jakbyś właśnie była brzydka. No właśnie o to chodzi, ja powiedziałam dziękuję. Ja dupia. I on nie wiedział co powiedzieć, potem... I się wystraszyła się i nie kupiła tak, soku? Nie, wystraszyła się i nie chciała z nią wychodzić w windę. I potem się pyta, czy wchodzę z nią do tej windy. A jest to takie, że wypracuję bez maseczki, to niech pan chodzi sam, nie chcę pana zarazić. Ja pierdolę. I tak widzowie powiecie, że to jest napisany scenariusz. A wiecie co jest prawdą? Że ja soku nie mam.